Michale, to który plakat panu utkwi osobiście w sercu? Co? Nie ma jednego. Ja powiem ogólnie o plakacie. Oczywiście polskie plakaty. Teraz ja mogę coś ważnego powiedzieć. No chwilkę przerwiemy panu, bo pan Marek też proszę. Cieszę się, że dzisiaj jak to wzięliście na rozmowie, albowiem ojciec Michał musiał na szkole na spokojnej uczynie fotografii. A, no to ja nie wiedziałem, to mamy skup. Bardzo skromny człowiek no widzę. No tutaj duża laurka, widzę, że pana kochają też artyści, nie tylko jazzmeni. No, wie pan, być kochanym to jest duża rzecz, no. Tak, zasłużyć teraz na przykład. Może ustawić tak troszeczkę do słońca, bo tu nie ma... Oczywiście. Jak to zrobić, żeby on tam wszedł na górę i zobaczył te swoje płatki? Jak to zrobić, żeby... O, skąd? Ja nie, ja je znam, bo to moje. Czy nie musi pan wjeżdżać tam? Nie muszę. No dobrze, o, piękna kobieta na planie. Zdjęcie, kochanie. Uwaga, to wszystko się nagrywa. Jak ma pani na imię? Kasia. Pani Kasia, jak się podobały te okładki na górze, których autorem jest? Przecież ja je znam. Aha, pani znam, no właśnie. To już nie muszę się pytać, tak? Nie. To dobra, dziękuję bardzo. Dzisiejsza akcja pomaga według pana promocji jazzu? Przez plastykę? Z całą pewnością. Chodzi o to, że te plakaty swego czasu były rewolucyjne. Absolutnie rewolucyjne. Były zupełnie nowe. I widać, że twórcy, którzy wykształcili pewną stylistykę, i ona jest spójna, nawet wewnętrznie, między sobą, teraz święcą triumfy na tak zwanym świecie. Także to wykuwali ten początek tej swojej drogi twórczej właśnie tutaj. I jazz był takim ciekawym bardzo medium, z tej przyczyny, że jest wielokulturowy, jest bardzo współczesny i łączy wiele spraw w taki swoisty uniwersalizm. Można powiedzieć, że jazz też to uczy tolerancji, otwartości dla innych kultur, kolorów skóry, religii. Zawsze tak. I na szczęście nie jest tylko czarny, jest taki właśnie melanż kulturowy. I jazz polski, który jest tu obecny na tych plakatach, wniósł bardzo dużo ożywczej również świeżości. A czy nie uważa pan, że grafika polska była na tak wysokim poziomie, że to też nobilitowało jazz? Tak, to było sprzężenie zwrotne moim zdaniem, ale i jazz nobilitował tęże grafikę. To było wspólne działanie i chwała Bogu, że ktoś to zobaczył i efektem tego jest dzisiejszy dzień. A jak długo pan znał tego naszego fotografa słynnego? Od zawsze. Od zawsze, tak? Od zawsze. Cieszę się, pan mu pomaga. Widzę, ma kłopoty z ruchem, ale duszę ma młodą. No tak, zawsze miał. Zawsze miał. Jest to taki wieczny chłopiec, oczywiście w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zauważyłem w tym momencie, że on ma poczucie humoru, bardzo taką młodą duszę. No tak jest. I nawet w takiej sytuacji. Ja byłem bardzo blisko Zbyszka do ostatniej chwili. Grałem na jego pogrzebie i tak byliśmy mocno związani. Razem graliśmy. I to nawet tylko w duecie często. Także tym bardziej to jest tutaj bolesne odczucie w moim sercu. Bardzo się cieszę. Może z panem się jeszcze mówię na dłuższy wywiad, bo Wegehaupta mam w sercu. Nie poznałem go osobiście. Miałem z nim wywiad w sobotę, a w niedzielę umarł. Także po prostu spóźniłem się o jeden dzień. No świetny człowiek. Świetny przyjaciel. I on był w pełni przygotowany na to swoje odejście, można też to powiedzieć. Pan Michał, tak? Tak. Panie Michale, tutaj byliście świadkiem dużo ludzi, że wita pana podopiecznego. Proszę bardzo, uciekają. Prawie wszyscy go tu znają. Jak to się dzieje? No bo Marek Karewicz to jest historia polskiego jazzu, najkrócej mówiąc. I nie historia, żyjąca, legenda. Panie Marku, pan jest legendą żyjącą, się dowiedziałem teraz. Jak to, jak, a mogę, Ledwo żyjący. Ledwo żyjący, ale nie ma, jest pan w dobrej formie. I tutaj bardzo słyszałem pozytywne opinie od pana kolegi tutaj o panu. Za dużo zrobiłem. Jak ja teraz zabieram głos, to wszyscy mówią, wiesz co, właściwie nie powinieneś się w ogóle odzywać. Ja mówię, a dlaczego? Tak? Dlatego, że jesteś za stary i za długo żyjesz. A ja się z tym nie zgadzam, bo pan ma bardzo młodą duszę. To, że trochę panu zdrowia brakuje, to pan chyba nadrabia właśnie wrażliwością. Amen. Jest tak, nie? Amen. No właśnie. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję bardzo za ten, odetnijmy młody. Może pan mi to pomóc odpiąć mikrofon? Ja nie widziałem nauczycielka z historii, że tutaj mamy też znakomitego muzyka, a nie tylko pana przyjaciela. Dziękuję panu i życzę dużo zdrowia i dużo następnych wystaw. We'll be right back.